Moja żona czuje się bardzo specyficznie. W sumie nie wiem, czy specyficznie. Są tu jakieś pary, to może znajdziecie fragment siebie w tym, bo moja żona wymyśla problem, który nie istnieje, ale musimy o nim rozmawiać tak, jakby istniał naprawdę. To jest pułapka. Ja w kwestii alkoholu zawsze przegram, bo moja żona wyciąga mi taką historię z przeszłości. Fakt, byłem młody i głupi, to było jakoś tak tuż po ślubie. Pod wpływem alkoholu wpadłem pod pociąg. Trochę groźniej brzmi niż wygląda, bo tak szczęśliwie się złożyło, że pociąg prowadził mój wujek. To było w połowie wesela, więc bardziej najadłem się wstydu.